dzieje się przy zawrotnej lębie. Negujemy wszelkie wartości. Nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak może być? Przecież naród, który nie zna swojej przyszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymujemy się więc na chwilę, aby rozważyć te trzy tak ważne w historii Polski słowa, pojawiające się często.
naród, nasi przodkowie walczyli za wolną Polskę. Ojczyzna moja, to te ciche pole, które od wieków wzdrygała niewola, to te kurhany, te smętne mogiły, co je swobodę obrońcą przykryły. Ojczyzna moja, to ten duch narodu, co żyje cudem wśród głodu i płodu, to ta nadzieja, co się w sercach wieci, pracą u ojców.
pięknie przypominacie każdego roku, to już weszło tak do krwiobiegu naszego, w kalendarzu naszych spotkań. Pięknie mówicie o wolności, o narodzie, o ojczyźnie, o symbolach. To jest bardzo ważne, że tu pewne kwestie są na pamięć wyuczone, wyrecytowane. Czasami jest jakieś potknięcie, ale trzeba stale sobie przypominać i mówić o tym, żeby nie zapomnieć. Bo proszę Państwa, wolność to cóż to takiego? To jest to powietrze, to jest ten tlen, który potrzebny jest nam do życia. Bez powietrza, jak zamkniemy usta, długo nie potrafimy żyć. To jest coś tak podobnego i wtedy nasi przodkowie właśnie uchwalili Konstytucję 3 maja. Uchwalili Konstytucję 3 maja, żeby mieć tą wolność, żeby mieć tą swobodę, bo naród musi mieć wolność, musi mieć swobodę, musi być radosny, uśmiechnięty i z wizją, z perspektywę patrzeć życia przyszłego. Naród to rodzina, nic innego jak rodzina. To są dzieci, tata, mama, sąsiedzi, nasi najbliżsi. Tworzymy wszyscy naród. Tworzymy naród, jesteśmy Polakami. Ojczyzna to nic innego jak dach nad głową. Mamy dach nad głową, mamy bezpieczny dom. Przychodzimy w dom, czujemy się bezpiecznie. Jesteśmy u siebie. Oczywiście mamy sąsiadów, wiecie, w Europie, na świecie są inne narody, też ich szanujemy, ale oni powinni też szanować nas i nie zawłaszczać nam tej wolności, co miało miejsce w przeszłości historycznie. I wspominamy Konstytucję 3 maja, no i mówimy o naszych symbolach, o fladze biało-czerwonego. Było takie piękne wydarzenie, kiedy w rocznicę Konstytucji 3 maja kobiety, patriotki ubrały się na czerwone suknie, nałożyły białe przepaski, białe wstęgi i wtedy pojawiły się te właśnie wyraźnie biało-czerwone kolory naszej flagi. Aczkolwiek historia mówi, że te początki to już były w X wieku i później przez wieki przyjmowane przez parlament, a ostatecznie uchwalona flaga została w 1919 roku. Życzę miłych dni majowych, świętowania, radości, dużo słońca, wszystkiego najlepszego.